Wszyscy dookoła mówią, inwestuj w technologię, a zarobisz może pieniędzy. Prawda leży nieco po środku. W technologii może łatwiej zarobić duże pieniądze, ale nie jest tak, że tylko tam. Sygnały dnia, Michał Polaczyk z Quaber. Najbardziej szokującym przykładem na to jest Domino's Pizza z amerykańskiej giełdy oraz kiedyś Google, a obecnie Alphabet, ta sama spółka, tylko z inną nazwą. Obie w ciągu ostatnich prawie 20 lat zarobiły około 7000%, czyli to jest 70-krotne pomnożenie swojego majątku, czyli inwestując nawet niewielką kwotę po 20 latach można mieć już majątek, za które można sobie kupić nieruchomość czy kilka domów. Ostatecznie Domino's Pizza modelowi biznesowemu i wielkiej i do dość dużej replikacji osiągnął bardzo podobną stopę zwrotu. Co ciekawe, Domino's Pizza w ciągu ostatnich 20 lat wcale nie jest teraz na maksimach, był w 2021 roku, natomiast Alphabet czy kiedyś Google jest cały czas w trendzie wzrostowym i to dziś jest także temat, który jest na swoich historycznych szczytach, tak jak wiele amerykańskich spółek technologicznych. Domino's Pizza możliwe, że dopiero osiągnie nowy historyczny poziom w dalszej części hossy. Innymi słowy, jeżeli dobrze przejrzysz rynek i spojrzysz szczególnie na te mniejsze spółki, możesz znaleźć nie tylko technologicznych przyszłych gigantów, ale także przyszłe spółki giganty z własnej branży. Przyjrzyjmy się zatem branży spożywczej z polskiej giełdy, ale nie tej spółce, o której już wiemy, że osiągnęła sukces, czyli Amrest, który za ostatnie kilkanaście lat ma stopę zwrotu na poziomie 700%, tylko o spółce Sphinx, która w ciągu ostatnich kilku lat miała poważny kryzys, a kurs w ostatnich ponad pół roku wylądował na poziomie około 70 groszy. Natomiast szeroka analiza pokazuje nam, że w ciągu ostatnich 10 sesji mieliśmy lekko zwiększone obroty i coś tu się zaczęło dziać. Pytanie, czy to tylko jakieś lokalne zakupy związane z sezonem wakacyjnym, czy szykuje nam się tu jakieś większe odbicie prowzrostowe. Ja bym tę spółkę obserwował, ponieważ możliwe, że dojdzie tu w najbliższych kwartałach do poprawy sytuacji finansowej, no i możliwe, że pojawi się także nawiązanie do świetności jeszcze sprzed lat, ponieważ spółka zachowała dość dobre lokalizacje. Oczywiście cały czas jest problem z generowaniem dobrych pieniędzy dla akcjonariuszy. Oczywiście na razie nie mamy co liczyć z powrotem na poziomy około 1,50 zł, ale warto tę spółkę obserwować choćby z perspektywy takiej bardziej krótkoterminowej, czyli wakacyjnego uderzenia prowzrostowego. Raz na rok przynajmniej warto spojrzeć na to, jaki jest stan konfliktów światowych, na przykład do raportu odnośnie World Conflicts, który podsumowuje roczną sytuację w tej dziedzinie. Oraz ważna szczególnie z perspektywy surowców, ponieważ to tam najczęściej zaburzenia polityczne czy lokalne wojny domowe lub międzypaństwowe powodują zatrzymanie produkcji, problemy z transportem. To samo dotyczy także towarów rolnych. Od mniej więcej 10 lat ilość konfliktów rośnie i są to głównie konflikty międzynarodowe, ale także tych wojen domowych pojawiło się trochę więcej. Tu widzimy stabilizację z lekkim trendem wzrostowym w ostatnich latach pod względem ilości konfliktów, ale także pod względem osób, które giną rocznie właśnie w takich konfliktach. W monitorze od 1946 roku widzimy, że ten okres spokoju po 1999 roku zakończył się po około 12 latach. Gdzie koncentrują się konflikty światowe? No to przede wszystkim jest Azja i Afryka, a także od kilku lat Bliski Wschód. No i na tej liście mamy także wzrost w Europie w stosunku na przykład do 2011 czy do 2001 roku, czyli po wojnach bałkańskich mieliśmy zdecydowane uspokojenie. No i mapka światowa już podaje nam to, co gdzieś tam intuicyjnie się spodziewaliśmy, czyli o okolice zwrotnikowej Afryki, no i tereny Pakistanu, niektóre tereny Indii ostatnimi laty, także Birma i trochę niespokojnie na Filipinach. Z perspektywy surowcowej, no to oprócz tych terenów bliskich nam, czyli wojna ukraińska czy wojna syryjska, widać, że to będzie dotyczyło najprawdopodobniej terenów związanych z uprawą rolną, na przykład z kawą, a przede wszystkim z kakałem, więc tutaj może nasze oczy powinny być w ciągu najbliższych lat znowu zwrócone w tamtą stronę. Spójrzmy także na gospodarkę chińską, najpierw z trochę nietypowej strony, czyli porównania emisyjności i struktury rynku produkcji energii elektrycznej z perspektywy CO2 i węgla. Ostatnio wiele mówiło się o węglu, o tym, że ceny węgla energetycznego spadają, o zamieszaniu na rynku węgla koksującego. Spójrzmy, jak to wygląda z perspektywy największego na świecie odbiorcy węgla energetycznego, czyli z perspektywy gospodarki chińskiej.
Jeżeli wszystko przeliczymy już na czysty prąd, to zauważymy, że emisyjność produkcji prądu w Polsce czy w Chinach jest dość podobna. Również udział w produkcji węgla w produkcji prądu jest podobny w obu krajach, 61%. Jeżeli spojrzymy na zużycie energii elektrycznej, jest ono wyższe na osobę w Chinach na rok, ale moc elektrowni węglowych w watach na osobę jest z kolei znów podobna. Tak samo jak całkowita emisja CO2 w osobach, w kilogramach na osobę, w tonach na osobę na rok. Skąd zatem ta różnica kluczowa? Przede wszystkim zużycie energii elektrycznej jest większe w Chinach, ponieważ jest więcej przemysłu, ale tą dodatkową energię elektryczną dla przemysłu Chińczycy w dużej części produkują właśnie z zielonego prądu, czyli to są panele, czy na przykład panele słoneczne, czy na przykład wiatr. Można zatem powiedzieć, że przynajmniej z perspektywy inżynieryjnej nasze systemy są dość podobne. Oczywiście koszty wyższe są w Polsce, ponieważ ceny emisji CO2 w Chinach są niższe. Oczywiście nasze systemy również różnią się pod tym względem, że impact ekologiczny czy na bioróżnorodność jest dużo większy w Chinach, ponieważ tam wiele procesów jest tworzonych w energetyce bez poszanowania środowiska. U nas przynajmniej są jakieś regulacje i czasami stara się to zrobić również z perspektywy poszanowania wód, ale tu wiemy, że z kolei okolice Bełchatowa też mają tego typu problem. Natomiast Chiny też podążają ścieżką zmniejszania emisji CO2 i warto na to patrzeć z perspektywy wynajdowania nowych technologii właśnie w dziedzinie OZE albo konkurencji do na przykład perowskitów, którymi zaczynamy się szczycić w Europie, a Chińczycy także nas gonią, więc albo w ciągu 2 lat skomercjalizujemy tą technologię, albo po prostu Chiny w ramach tego, że zmniejszając użycie węgla w swoich systemach, będą potrzebowały i będą goniły nas właśnie z taką technologią. Z ważniejszych danych, które nas dotyczą tu i teraz w gospodarce chińskiej, to temat spadek cen energii elektrycznej, spadek cen nieruchomości, czyli tak w zasadzie 3. rok kryzysu na rynku nieruchomości w Chinach. Pierwsza sprawa to 2021 rok, sierpień, kiedy pojawił się problem deweloperów, którzy nie mieli popytu na swoje mieszkania i mieli gigantyczne długi. Po 3 latach dochodzimy do momentu, kiedy mamy w końcu gigantyczne załamanie ceny na rynku nieruchomości, większe niż w 2015 roku, kiedy mówiło się, że chińskiemu smokowi już kryzys zagląda w oczy. Dziś roczny spadek cen nieruchomości to 8%, w związku z tym razem to będzie już miało księgowy impact na resztę gospodarki, ponieważ wiele firm, które zajmowały się inwestycją w nieruchomości lub po prostu posiadało nieruchomości, będzie musiało przeszacować ich wartość lub to będzie prowadziło do dalszych problemów na rynku kredytowym, ponieważ pamiętajmy, że problem jest, jeżeli skredytujemy się na nieruchomość, a jeszcze większy problem jest, kiedy ta nieruchomość traci na wartości. Oczywiście podkórek, jeśli się skredytujemy, ponieważ nasz kredyt staje się wart dużo więcej niż nieruchomość. Czyli tak w zasadzie hipoteka nie pokrywa nam wartości kredytu i tu pojawiają się problemy. Obserwujmy, jak z tym procesem poradzą sobie z Chińczycy. Bo na razie z rozmontowaniem kredytu nieruchomościowego, problemów na rynku kredytów i na rynku nieruchomości radzili sobie dość dobrze. Jak poradzą sobie z największym, jak dotąd znanym problemem nieruchomościowym, którym spotkał się świat, czyli z tym, że po prostu spadek cen nieruchomości wpływa na kredyty, będziemy to monitorować. Giełda chińska jakby od wielu kwartałów dyskontuje problemy całej, ewentualnie całej gospodarki, natomiast w ostatnich tygodniach nastąpiło bardzo ładne odbicie prowzrostowe i w zasadzie przy dość wysokich obrotach serią wzrostowych świec podążamy w regiony z 3700 punktów, gdzie mamy lukę spadkową. Obserwujmy to, ponieważ ostatnimi czasy pojawiło się wiele informacji odnośnie tego, że gospodarka chińska ma niskie ceny na rynku i że warto wchodzić tam z perspektywy akcyjnej. Wchodzi pewnie wiele funduszy emerytalnych z całego świata, natomiast pamiętajmy tu, że z perspektywy przynajmniej indeksu CSI 300 tu mogą pojawić się przy 3600 czy przy 3700 jednak jakieś znaki, że te wyniki finansowe i stymulacja chińskiej gospodarki nie jest wcale na pożądanym poziomie i mogą być kłopoty. Natomiast na razie bardzo ładny układ prowzrostowy, aczkolwiek trochę drepczemy w miejscu, ponieważ przy zielonych świecach nie robimy dynamicznego układu wzrostowego, takiego jak w lutym 2024 roku, kiedy mieliśmy dołek na chińskich akcjach, przynajmniej z perspektywy indeksu CSI 300, czyli odpowiednika S&P 500. S&P 500 przedstawię teraz prosty, klarowny przepis, jak zostać influencerem generującym duże zasięgi odnośnie giełdy.
Jedno z kont, które rzadko obserwuję, ale gdzieś tam patrzę pod względem analitycznym, raczej z miernym warsztatem konto, więc reklamował nie będę, mające kilkadziesiąt tysięcy obserwujących, wygenerowało na jednym ze swoich postów ponad 500 000 wyświetleń. W jaki sposób? Właśnie ten prosty przepis. Narysuj cztery kreski, czyli dogłębną analizę, pokaż jakąś jedną prawidłowość i powiedz, że coś spadnie o 50%. Zszokujesz, zainteresujesz, no i pewnie jakoś to zmonetyzujesz. Tak właśnie zrobił ten profil. 500 000 wyświetleń na dwóch kreskach w kolorze żółtym, które pokazują, że jesteśmy na szczycie i zjedziemy do poziomu 2000 punktów na indeksie S&P 500, czyli około 60%, argumentując, że mamy negatywną dywergencję na RSI. Jeżeli jednak spojrzymy szerzej w dane, takie bardziej statystyczne, zrobią mi się trudno, robi się nieciekawie i nudno. Nie ziewajmy, ale spójrzmy na jeden z wykresów, w którym autor sugeruje, że mogą być spadki na Nasdaqu, ale ciekawsze w tym wykresie jest to, że zazwyczaj, kiedy porównanie indeksów S&P 500 do tego ważonego S&P 500, gdyby każda spółka miała taką samą wartość i porównanie dwuletniej stopy zwrotu, to wtedy zauważymy, że dochodzimy do poziomu 15%, który zazwyczaj wieszczy recesję. Pytanie, czy może do tego dojść? Faktycznie jest to ciekawe miejsce. Ciekawe również z perspektywy tego, że rynek jest naprawdę uśpiony. W innych danych statystycznych, które już pokazywałem w sygnałach dnia jakiś czas temu, ale które dalej dobudowują się, pobijając kolejne rekordy, jest ta statystyka, która mierzy, jak wiele sesji nie mieliśmy 2% korekty na S&P 500. To dość ważne, bo pokazuje, że rynek jest spokojny, że daje nam bezpieczeństwo, że nawet wchodząc z 100 milionami dolarów w amerykański rynek, prawdopodobieństwo, że na koszyku akcji z S&P 500 stracimy w ciągu jednej sesji 2%, wynosi w ostatnim czasie przynajmniej statystycznie poniżej 5%, a nawet jeszcze mniej, zależy oczywiście jak to policzymy. Ponieważ nie mieliśmy 2% korekty od 360 sesji, to jest artykuł z zeszłego miesiąca, pokazywałem tę statystykę, gdy miała około 300 sesji, więc podbiliśmy stawkę w zasadzie o kolejne 2 miesiące handlu bez mocnej korekty. I to pomimo tego, że w zeszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych mieliśmy kilka strachowych sesji ze spadkami 1%, ale to cały czas jest stan, gdzie od 22 lutego 2023 roku nie mieliśmy 2% korekty. A tego 22 lutego powiem, że mieliśmy równe 2%. Czyli jeżeli przesuniemy sobie tą statystykę o 2% i na przykład 0,1, to okazuje się, że nie mieliśmy już od 450 sesji, ponieważ wcześniej taki spadek o 2% miał miejsce dopiero w grudniu 2022 roku. Mamy najnudniejszy okres handlu na amerykańskiej giełdzie od 2007 roku, ponieważ już pobyliśmy ten okres tak zwanego VIX-plosion, czyli z 2018 roku, kiedy zaczęły się stresy na amerykańskim rynku. Podobnie długi okres, no to jest 900 sesji, ale to jest 2007 rok, kiedy mieliśmy tą gigantyczną hossę. Wiele takich ciekawych okresów minęliśmy już, jak 2094 czy 93 rok. Także strzeżmy się, ponieważ takie wybicie progów zmienności zazwyczaj nie niesie ze sobą jednorazowego złamania o próg 2%, tylko całej serii 2% spadków. Generalnie nie mieliśmy takiego okresu na S&P 500, gdzie byśmy mieli 300 sesji bez 2%, potem 2% i kolejne 300 sesji bez 2%, więc jeżeli w końcu złamiemy tą statystykę, czeka nas czas dużej niestabilności. I jeszcze spojrzenie dla wszystkich, którzy inwestują w producentów złota. Początek spadku stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych przynajmniej statystycznie powodował jakiś początek umocnienia wzrostów cen akcji spółek wydobywczych, a podobno stopy mają zostać obniżone już we wrześniu. Spójrzmy jeszcze na notowania indeksu S&P 500, które tutaj w dość dużym powiększeniu. Ale chciałem pokazać to, że nie mieliśmy w zeszłym tygodniu żadnej korekty o 2%. Ta największa miała 1,4% i miała miejsce w środku zeszłego tygodnia. W tej chwili indeks S&P 500 prawdopodobnie będzie walczył, żeby zamknąć lukę, która jest mniej więcej na 5650 punktów. Zatem tu cały czas duży spokój na indeksie S&P 500 i to wciąż wygląda prowzrostowo. Nie widzimy tu przynajmniej technicznego układu, który wróżyłby nam jakiś mocny krach. I w ten oto sposób dochodzimy do najważniejszego dla polskich inwestorów indeksu, czyli WIG20, który obrazuje kapitał polski i zagraniczny, czyli tak naprawdę pełne nastroje. I tu mamy nieco dysonans, ponieważ dzisiejsza świeca o niczym nam nie mówi. Zatrzymaliśmy się znowu w takim ciekawym miejscu na bardzo ważnym wsparciu i na razie nie ma jakby siły, co pokazała dzisiejsza sesja, żeby zaatakować trochę szerzej pod względem popytowym. Mamy zatrzymanie przy poziomie w zasadzie 2480 punktów. Pewnie rynek spróbuje wyjść wyżej, żeby zamazać ten negatywny układ, no i tą lukę
która pojawiła się spadkowa, co prawda niewielka, na 2560 punktów, natomiast pamiętałem, że to zdarzyło się w zeszłym tygodniu. Jest szokujące, w zasadzie nie spotkałem nikogo, kto się tego spodziewał. Rynek nam urwało o 5,5% w zasadzie w ciągu dwóch sesji, bez powodu, bez spadków rynków zagranicznych i bez jakiegoś globalnego załamania również na rynkach emerging markets. To niespodziewane i na indeksie WIG20 nigdy w historii po ponad 20-miesięcznych wzrostach nie mieliśmy przy bliskim kontakcie od szczytu na poziomie 2% spadku o 5,66%, więc statystycznie piszemy zupełnie nową historię. W mojej opinii jest to kontynuacja jakiegoś strachu rynkowego, który trwa od końca kwietnia, który szerzej omawiałem jako koniec hossy na indeksie WIG20. W tym kontekście dzisiaj najgorszą sesją w całym indeksie był KGHM. Spójrzmy jeszcze na takie szersze podsumowanie całego indeksu, gdzie ten spadek wyniósł dość sporo na indeksie KGH, na wykresie KGHM. Tutaj całościowo spadek wynosi prawie 3%, kolejną spółką Dino 08 i PKN 08. Po drugiej wzrostowej stronie indeksu WIG20 pojawiło się kilka banków razem z tymi największymi, natomiast warto zwrócić uwagę, że gwiazdą sesji był Budimex. Co prawda ten wzrost nie był solidny na Budimexie i Budimex też jest w dość trudnej sytuacji technicznej, co pokażę za chwilę. LPP na plusie, ale także, co ważne dla całego indeksu, Pekao S.A., czyli jedna z tych największych spółek, która w zasadzie obroniła 160 zł jeszcze w zeszłym tygodniu. Lekkie odreagowanie na Pepco 1,5% i Budimex na plus 1,8%. Na sam początek KGHM, który w zasadzie od zeszłego tygodnia wali się niemiłosiernie. Tu początkiem były lekkie spadki na poziomie miedzi, a potem już pojawiły się informacje bezpośrednio ze spółki, między innymi odnośnie tego, że ustawa o obronie kraju bodaj, czy jakoś mniej więcej tak ona się nazywa, może spowodować, że spółka będzie wyłamie na przykład kowenanty bankowe i będzie miała duże obciążenia finansowe. No i tutaj mamy kontynuację tego ruchu, która przy ewentualnym ustabilizowaniu notowań miedzi może okazać się jakąś nadzieją na wzrosty, ponieważ pewnie zawirowanie, które się wokół tego pojawiło, może spowodować, że KGHM, że ta ustawa w tej formie nie zostanie wprowadzona, a z drugiej strony miedź, która jest relatywnie dużo mniej przeceniona w stosunku do KGHM, może ciągnąć spółkę do góry z ewentualnym powrotem do 145 zł. Zatem spółkę warto obserwować. Jeżeli byśmy mieli patrzeć na twarde poziomy techniczne, to byłaby dopiero luka w okolicach 129 i 127 zł, więc tu byłaby jeszcze przestrzeń nawet na 6 zł spadków. Natomiast strzeżmy się, bo ten spadek wciąż nie ma umocowania w twardych danych fundamentalnych, ponieważ ustawa wcale nie musi wejść w tej formie. I Budimex, który znalazł się na ważnym wsparciu 650 zł, dzisiejsza sesja niby prowzrostowa, natomiast nie przy wyższych obrotach i raczej w miejscu, które ostatnio było bronione raczej marnie, ponieważ ta obrona 650 zł 660 zł sprzed miesiąca spowodowała ruch zaledwie na 710 zł i potem powrót do układu delikatnych spadków. Zatem obserwujmy, jesteśmy na pewno na ważnym wsparciu technicznym, natomiast nie ma gwarancji, że odbijemy się spektakularnie do góry. Trzeba mieć po prostu Budimex w tej chwili na uwadze, ale nie patrzeć na niego wyłącznie mega prowzrostowo, ponieważ ta sytuacja techniczna nie jest czysta. MWIG40, tu mieliśmy w zeszłym tygodniu również spadki, one były dużo słabsze, kiedy WIG20 spadało 3%, na MWIG40 to było 2,6, kiedy WIG20 robił dwusesyjny spadek na ponad 5%, MWIG40 utrzymywał się na poziomie spadku dwusesyjnego w okolicach 2,7, 2,9, 3,1 w najgorszym punkcie, więc zachował się dużo lepiej, ale zrobił nowe minima, takie 3-miesięczne i cały czas wygląda, jakby mógł wrócić zaledwie do 6500, a nie jakby mógł zacząć generować dalszy układ mocny wzrostowy. Głównie dlatego, że nie mamy cały czas jakiegoś jądra wzrostów, czyli nie mamy spółek, które mogłyby zdecydowanie pójść i pociągnąć indeks do góry. Tu nie ma ani banków cały czas, ani energetyka nie pokazuje siły, ale dzisiejsza sesja zdecydowanie podoba mi się na Tauronie i możliwe, że Tauron trafi do mojego portfela kontraktów terminowych. Zdecydowanie duże obroty wygenerował Komarch, wezwanie między innymi od funduszu CVC wraz z spadkobiercami twórcy spółki, co może powodować, że tu będą się jeszcze utrzymywać jakieś dalsze wzrosty, ponieważ w mojej opinii zdjęcie Komarchu z giełdy przy cenie pierwszej wezwania jest nierealne. Myślę, że będzie cena wezwania numer 2, która pewnie będzie w okolicach 330 ileś tam złotych, tego też nie wiem. Pamiętajmy, że będzie zdejmowana spółka z giełdy w obliczu funduszy OFE, które mają
bodaj grubo ponad 15%, a one zbierają pieniądze i zdają sobie sprawę, przed Żabką oczywiście zbierają pieniądze, i zdają sobie sprawę, że mają bardzo mocną kartę przetargową. Po pierwsze, CVC chce mieć spółkę razem z spadkobiercami właścicieli, twórcy, na wyłączność, więc jest w stanie zapłacić dużo. Poza tym na biednego, bądźmy szczerzy, nie trafiło, a dla CVC to nie jest jakaś kluczowa inwestycja, a może wyciągnąć z tej inwestycji nawet 300-500% w ciągu kilku lat, ponieważ ma nieograniczone możliwości pieniędzy, grupowania dużych spółek z branży informatycznej, tworzenia wartości dodanej, inwestycji w sztuczną inteligencję, a ma ugruntowaną pozycję na rynku dachu i środkowej Europy. Więc kupuje rzecz, z której może wycisnąć o wiele, wiele więcej niż pojedynczy właściciele, niż nawet rodzinni właściciele, a bardzo mu zależy, żeby zdjąć spółkę z giełdy. Więc przynajmniej podejrzewam, że OFE powiedzą 340 lub więcej. Ja śmiem podejrzewać, że gdyby były bardzo twarde, dostałyby nawet 370 zł. Natomiast OFE raczej nas nie nauczyły, oprócz sytuacji ze spółką Tarczyński, że są bardzo twarde, raczej są miękkie, z rzadkimi momentami, kiedy są lekko twardsze. Więc 330-340 zł mogłoby na tym się zatrzymać. Z innych spółek 8 milionów na Asseco, lekkie wzrosty, giga spadki na Asbisie, pokażę je za chwilę, i giga wzrosty, 4%, może nie giga, na XTB. Na sam początek XTB to odreagowanie po spadkach w związku z zakazem marketingu instrumentów CFD w Hiszpanii. Wygląda na bardziej zintensyfikowany ruch wzrostowy. Pokazywałem ostatnio na łamach Squabera, dokąd mogłaby pójść kontra wzrostowa, i że tu spoglądamy na 67 zł, przynajmniej połowa tego układu spadkowego powinna zostać zniesiona. I Asbis, fatalne wyniki, albo przynajmniej złe wyniki sprzedażowe, wyłamanie klinu spadkowego, który przynajmniej statystycznie oznacza wzrosty. Więc mamy technicznie dość ciekawą sytuację, taką niespodziewaną. Pewnie zobaczymy 20 zł, ponieważ rynek bardzo mocno wyceniał na przyszłość ewentualne dobre wyniki spółki. Zatem Asbis w tej sytuacji technicznej wygląda po prostu jak czyste wyłamanie. Nie dajmy się zwieść ewentualnemu powrotowi do linii trendu spadkowego, ponieważ to może być tylko mrzonka i nie musi oznaczać kontynuacji układu wzrostowego. Podsumowując, na WIG20 może pojawić się jakiś układ prowzrostowy, ale to, co zdarzyło się w zeszłym tygodniu na WIG20, potwierdza tezę sprzed 2 miesięcy. WIG20 zakończył trend wzrostowy, a zagranica zaczyna brzydzić się polskim indeksem głównych akcji. To były sygnały dnia. Ja nazywam się Michał Polaczyk. Zapraszam do aplikacji Squabber.